Bóg ci mówi: uwierz, wszystko przyjdzie w swoim czasie, zaufaj, a zobaczysz chwałę planów, które mam wobec ciebie. Moje ukochane dzieci, zachowajcie wiarę nawet w chwilach niepewności, gdyż ja jestem Panem czasu i wszystkich rzeczy. Nic nie dzieje się poza moją kontrolą, a każdy szczegół twojego życia jest starannie zaplanowany dla twojego dobra. Wierzcie, ufajcie i odpoczywajcie w mojej obietnicy. Dzieci, wiem, że trudności i wyzwania, przed którymi stoicie, mogą wydawać się nie do zniesienia, ale pamiętajcie, że jestem z wami na każdym kroku. Nie pozwól, aby zdominował cię niepokój i strach, ponieważ te emocje pochodzą od wroga, który chce cię sprowadzić ze ścieżki prawdy. Powierz mi swoje zmartwienia, bo ja się o ciebie troszczę. Zamiast przywiązywać się do tego, co materialne i ulotne, zwróćcie swoje serca ku mnie i rzeczom wiecznym. Rozumiem ból i łzy, które wylewasz w milczeniu. Widzę pragnienia twojego serca i znam każdą twoją najskrytszą myśl. Ale proszę, abyście zaufali mnie i mojej nieskończonej mądrości. Czas jest mój i nigdy nie zwlekam. Wszystko, co dla ciebie zaplanowałem, wydarzy się w idealnym momencie. Uwierz, że kiedy nadejdzie właściwy czas, zobaczysz, jak otwierają się drzwi, dzieją się cuda i pokój zalewa twoje życie. Dzieci, pozwólcie, aby wiara była podstawą waszego życia. Nie pozwól, aby niepewność i wątpliwości trzymały cię z dala ode mnie. Pamiętaj, że nawet w najciemniejszych chwilach moje światło świeci najjaśniej. Moja łaska wystarczy, aby cię wesprzeć w każdych okolicznościach. Pozwólcie mojej obecności wypełnić pustki w waszych sercach i przynieść ukojenie waszym duszom. Kiedy poczujesz się słaby i bezsilny, pamiętaj, że jestem twoją siłą. W twojej słabości moja moc się doskonali. Nie próbuj sama dźwigać ciężarów, ale oddaj je mnie. Jestem Bogiem, który odnawia, uzdrawia i przemienia. Obiecuję, że ci, którzy wytrwają w modlitwie i zaufają mi, otrzymają niewyobrażalne błogosławieństwa. Uzdrowienie, zaopatrzenie i pokój, którego szukasz, są we mnie. Dzieci, zrozumcie, że materia i to, co efemeryczne, są tymczasowe. Rzeczy tego świata przemijają, ale moje obietnice są wieczne. Nie dajcie się zwieść iluzji bogactwa i władzy, jakie oferuje świat. Zamiast tego szukajcie najpierw mojego królestwa i mojej sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Kiedy postawisz mnie na pierwszym miejscu, wszystko inne ułoży się doskonale w swoim czasie. Obiecuję, że ci, którzy mi ufają, nigdy się nie zawiodą. Pracuję w twoim imieniu, nawet jeśli tego nie widzisz. Moja ręka jest zawsze wyciągnięta, aby cię prowadzić i chronić. Kiedy burza wydaje się nie mieć końca, pamiętaj, że jestem Panem burzy i jednym słowem mogę uspokoić wiatry i fale. Dzieci, módlcie się bez przerwy. Pozwól, aby modlitwa była twoją ucieczką i siłą. Dzięki modlitwie odnajdziesz spokój, kierunek i pocieszenie. Słyszę każde twoje słowo i widzę każdą spadającą łzę. W moich oczach nic nie pozostaje niezauważone. Trwajcie niewzruszenie w wierze, wiedząc, że jestem wierny i spełnię wszystkie moje obietnice. Nie zniechęcaj się, gdy coś nie dzieje się w twoim czasie. Pamiętaj, że moje wyczucie czasu jest doskonałe i nigdy nie zawiodę. Jestem Bogiem tego, co niemożliwe i potrafię przemienić każdą sytuację dla dobra tych, którzy mnie kochają.
Nadal ufajcie, módlcie się i wierzcie, bo ja czynię wszystko dla waszego dobra. Dzieci, mówię wam dzisiaj, abyście uwolnili się od zmartwień i zaufali moim doskonałym czasom. Nie martw się o jutro, bo każdy dzień ma swoje zło. Zamiast tego przeżywaj każdą chwilę w mojej obecności, wiedząc, że jestem zaspokojeniem wszystkich twoich potrzeb. Uwierz, że przygotowuję dla ciebie wielkie rzeczy, których nawet nie możesz sobie wyobrazić. Obiecuję, że jeśli mi zaufacie i poddacie się, zobaczycie manifestację moich obietnic w swoim życiu. Nadejdzie uzdrowienie, spłyną błogosławieństwa i pokój zapanuje w waszych sercach. Jestem z wami dzisiaj i zawsze i nic nie jest w stanie odłączyć was od mojej miłości. Zachowajcie wiarę, dzieci. Uwierz, że wszystko przychodzi w swoim czasie. Zaufaj, a zobaczysz chwałę moich planów rozwijającą się w twoim życiu. Jestem Panem, twoim Bogiem i nigdy nie zawiodę. Wierzcie, ufajcie i odpoczywajcie w mojej obietnicy. Jestem wierny i spełnię wszystko, co obiecałem. Moje umiłowane dzieci, bądźcie niewzruszeni w cierpliwości i wytrwałości. W czasach, gdy podróż wydaje się długa i żmudna, pamiętaj, że wytrwałość jest cnotą, którą głęboko cenię. Choć moimi prawymi drogami, nawet jeśli świat wokół ciebie wydaje się oferować skróty i łatwe obietnice. Moje obietnice są wieczne i niezachwiane, natomiast obietnice tego świata są ulotne i złudne. Z każdym krokiem, jaki stawiacie w kierunku prawości, wiedzcie, że zbliżacie się do mnie i cudownych planów, jakie mam dla waszego życia. Kiedy stajesz w obliczu prób, postrzegaj je jako szansę na rozwój i duchowe wzmocnienie. Nie pozwalam, żeby coś się wydarzyło bez większego celu. Każde wyzwanie, przed którym stajesz, jest szansą na okazanie wiary, odwagi i zaufania do mnie. Dzieci, zrozumcie, że cierpliwość jest owocem ducha, który kwitnie w waszych sercach, kiedy łączycie się głęboko ze mną. Nie spiesz się, aby szukać natychmiastowych rezultatów, bo moje drogi są wyższe niż twoje drogi, a moje myśli są wyższe niż twoje myśli. Z każdą chwilą oczekiwania jesteś kształtowany i przygotowywany na coś znacznie większego, niż możesz sobie wyobrazić. Kiedy rozpacz grozi wtargnięciem do waszych serc, pamiętajcie, że jestem waszą skałą i waszą fortecą. Szukajcie schronienia we mnie, a ja dam wam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jestem obecny we wszystkich twoich zmaganiach, trzymam cię za ręce i kieruję twoimi krokami. Moja obecność jest stała i nigdy cię nie opuszczę ani nie porzucę. Pozwólcie, aby te słowa napełniły wasze serca pocieszeniem i zachętą. Pamiętajcie, że nawet w najciemniejsze noce światło mojej obecności nigdy nie gaśnie. Jestem lampą dla twoich stóp i światłem na twojej ścieżce. Jestem z tobą, idę obok ciebie, wspierając cię moją zwycięską prawicą. Dzieci, wierzcie w siłę, którą wam daję. Kiedy czujecie się słabi, wiedzcie, że wtedy moja siła objawia się najpotężniej w waszym życiu. Nie dajcie się pokonać trudnościom, ale powstańcie z odwagą i determinacją, wiedząc, że jestem waszą siłą i waszą tarczą. Nic nie jest w stanie oddzielić cię od mojej miłości, a we mnie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać próby. Nie ustawajcie w modlitwie. Modlitwa jest mostem, który łączy wasze serca z moim. Dzięki modlitwie znajdziesz przewodnictwo, pokój i odnowienie. Podziel się ze mną wszystkimi swoimi zmartwieniami,
radościami i pragnieniami. Słyszę każde słowo i znam każdą potrzebę. Modlitwa nie tylko przemienia Twoją sytuację, ale także Cię przemienia, przybliżając Cię do mnie. Dzieci, pamiętajcie o dzieleniu się swoimi świadectwami. Twoje historie o wierze, wytrwałości i zwycięstwie mogą inspirować i zachęcać innych. Kiedy dzielicie się tym, czego dokonałem w waszym życiu, stajecie się światłami, które świecą pośród ciemności, prowadząc innych do mnie. Nie zatrzymujcie dla siebie cudów, których dokonuję, ale głoście je z radością i wdzięcznością. Kiedy będziesz stawiać czoła codziennym wyzwaniom, pamiętaj, że ja jestem Bogiem, który zaopatruje. Znam każdą waszą potrzebę i chcę im wszystkim sprostać według mojego bogactwa w chwale. Zaufaj mi, że zapewnię ci to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz. Jestem wierny i nie pozwolę, aby moim ukochanym dzieciom niczego brakowało. Dzieci, podróż może być długa, ale każdy krok wykonany z wiarą jest krokiem w kierunku realizacji moich planów. Bądź stanowczy, wytrwały i pewny siebie. Jestem z Tobą w każdej chwili, wzmacniając Cię i prowadząc. Moja obecność jest gwarancją, że nigdy nie będziesz sam. Pozwólcie, aby te słowa przeniknęły głęboko do waszych serc i przyniosły pokój, który tylko ja mogę zaoferować. Módlcie się dalej, ufajcie i chodźcie moimi drogami. Dzielcie się swoimi zwycięstwami i świadectwami, zachęcając innych, aby również mi zaufali. Na koniec, kochane dzieci, zapraszam każdego z was do subskrybowania kanału i choć raz podzielenia się tą modlitwą. Niech to przesłanie wiary, nadziei i ufności we mnie dotrze do wielu serc i przemieni życie. Niech pokój Pana będzie z wami wszystkimi, dzisiaj i zawsze. Amen.